Mieczysław Kryniewicz urodził się 31 sierpnia 1949 roku w Wąsoszu. Polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Absolwent zespołu szkół budowlanych nr 1 na ulicy Rybaki 17 w Poznaniu. Następnie Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie. Aktor związany z warszawskimi teatrami Narodowym i Studio oraz Poznańskim Teatrem Polskim. Gościnnie występował w Teatrze Ochoty i Teatrze Adekwatnym. W telewizji debiutował w 1973 roku w serialu Droga. Rok później zagrał w filmie Andrzeja Trzosa Zapis zbrodni. Duży rozgłos przyniosła mu rola taksówkarza Jacka Rzetkiewicza w serialu Stanisława Barei Zmiennicy z 1986 roku. Przez kolejne lata grywał głównie w teatrze oraz w drugoplanowych i epizodycznych rolach filmowych. Od 2003 roku występuje w serialu Na Wspólnej, jako Włodek Zięba, mąż Marii, ojciec Grzegorza, Renaty i Moniki. Z pierwszego małżeństwa ma syna. W 2000 roku zawarł drugi związek małżeński z Ewą Strebejką, scenografką i malarką, z którą ma córkę. W październiku 2014 roku aktor stał się twarzą instytucji finansowej Wielkopolska Skok, promując pożyczkę za zero. Mieczysław Kryniewicz wystąpił w takich filmach i serialach jak Droga, Zapis zbrodni, Opadły liście z drzew, Dyrektorze, Czerwone ciernie, Barwy ochronne, Pasja, Zapowiedź ciszy, Biały mazur, Wolne chwile, W słońcu i deszczu, Strachy, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, Pan na żuławach, Lato leśnych ludzi, Jestem przeciw, Zmiennicy, Prywatne śledztwo, Wielki wóz, Śmieciarz, Dorastanie, Piłkarski poker, Czarodziej z Harlemu, Akwen Eldorado, Urodzony po raz trzeci, Riffi po 60, Lawa, Życie za życie, Niech żyje miłość, Człowiek z, Polska śmierć, Cudowne miejsce, Bank nie z tej ziemi, Pułkownik Kwiatkowski, Archiwista, Poznań 56, Dom, Prostytutki, Ekstradycja 3, Tygrysy Europy, Sukces, Quo Vadis, Marszałek Piłsudski, Wiedźmin, Przedwiośnie, Biała Sukienka, Na Wspólnej, Niania, Odwrócenie, Futro, Różyczka, Nowa, Fenomen, Wyjazd Integracyjny, Zamarzenia.